W tej krótkiej medytacji dotyczącej morficznej dramaturgii jaźni spróbujemy poczuć nasze ciało jako przedmiot wśród innych przedmiotów. Tak jak we wszystkich medytacjach self-off, nie wyobrażamy sobie, że oto zaczynamy jakąś czynność. We wszystkich medytacjach self-off działanie medytacyjne jest czymś niesłychanie subtelnym. Proces życia trwał wcześniej i będzie trwał po tym, co w głowie możemy nazwać sesją medytacji, więc nie ma sensu napinać się i mobilizować do żadnego zadania, bo żadne zadanie oprócz obserwacji, do której nie trzeba się mobilizować, nas nie czeka. Pozwalam ciału, żeby wybrało sobie jak najwygodniejszą pozycję, wierząc w jego mądrość. Nie musi być żadna szczególna pozycja. Dobrze, gdyby była wygodna, bo przekłada się to na wewnętrzne poczucie dobrostanu, na wewnętrzną, przyjazną atmosferę. A to z kolei przekłada się na naszą zdolność obserwacji. Jak nie jesteśmy zajęci sobą, naszymi niewygodami, naszymi problemami, sprawami do rozwiązania, wtedy nasz umysł włącza się łatwiej w taki tryb ciekawości. Obserwuje dokładniej i zauważa rzeczy, których nigdy byśmy nie zauważyli, kiedy jesteśmy w trybie działania. Ciało wybrało sobie wygodną pozycję, a teraz pozwalam mu spokojnie w tej pozycji poczuć się dobrze. Uwalniam napięcie z ciała, rozluźniam umysł, delikatnie uśmiecham się. Ponieważ nie mam nic do zrobienia, żadnego zadania do wykonania, napięcie może naturalnie wyparować z ciała, tak jak ciepło paruje z filiżanki gorącej herbaty, gdy ją zostawić w zimnym pokoju, bez wysiłku z mojej strony, niemal machinalnie. Poddaję moje ciało działaniu siły grawitacji. Nie stawiam oporu grawitacji. Pozwalam jej wymasować moje ciało, jego skórę. Wpuszczam siłę ciążenia do środka, niech wymasuje organy, mięśnie, płyny ustrojowe. Wpuszczam siłę grawitacji do wnętrza komórek. Uwalniam napięcie z ciała, rozluźniam umysł, delikatnie uśmiecham się. Ciało nie wykonuje zadań, a umysł nie rozwiązuje problemów, więc może swobodnie pozwolić sobie na puszczenie wszelkich obiektów, które pojawiają się w polu uwagi. Nie musi ich używać, nie musi ich obrabiać, może pozwalać im przepływać. Uwalniam napięcie z ciała, rozluźniam umysł, uśmiecham się. Po to, żeby poczuć wyraźnie swoje ciało, odklejam uwagę od opowieści, łącznie z opowieścią, że oto medytuję, i pozwalam jej dostroić się do doznań w ciele. Lekko, bez wysiłku, kładę uwagę na czubek głowy i obserwuję to, co tam się dzieje. Pozwalam doznaniu z czubka głowy rozkwitnąć w polu mojej uwagi. Być może jest to doznanie twardości, może miękkości, pewnej stałości albo doznanie, że oto dzieje się tam dużo rzeczy. Raczej seria mikrodoznań. Cokolwiek tam jest, pozwalam to
temu czemuś rozkwitnąć w polu mojej uwagi. A teraz moja uwaga swobodnie, bez wysiłku, jak gdyby była dociskana siłą ciążenia, powoli, płynnie, naturalnie spływa w dół ciała i odsłania wszelkie doznania, które napotyka po drodze. Co takiego napotkała uwaga w środku głowy? W poszczególnych częściach w głowie, policzkach, szczęce, szyi, karku, coraz niżej. Pozwalam uwadze spływać w dół po powierzchni ciała, ale także poprzez jego przekrój i odsłaniać wszelkie doznania, które tam są. Bez wysiłku, naturalnie, swobodnie. Nasączam ciało uwagą bez wykonywania jakiegokolwiek zadania, bez potrzeby koncentracji. Tak jakby ciało samo zasysało uwagę. Tak jak sucha gąbka zasysa sama wodę. Uwaga spływa coraz niżej, w dół ciała i odsłania wszelkie doznania, wszelki proces. Daje moją naturalną ciekawość światu doznań. Uwalniam napięcie z ciała, rozluźniam umysł, uśmiecham się. Pozwalam uwadze raz za razem spływać z czubka głowy aż do stóp, w swoim tempie, naturalnie, bez wysiłku. I nasiąkać w ciało. A tym samym sprawiam, że poczucie mojej fizyczności, świadomość mojego ciała staje się coraz bardziej klarowna i wyraźna. Uwalniam napięcie z ciała, rozluźniam umysł, uśmiecham się. Moja uwaga delikatnie dociskana przez siłę grawitacji, zasysana przez samo ciało, wędruje powoli, systematycznie, bez napięcia, bez wysiłku, płynnie, z czubka głowy aż do stóp, w swoim tempie. Nie walczę z myślami, nie walczę o to, żeby utrzymywać uwagę w jakimś konkretnym miejscu, tylko delikatnie dostrajam ją do powtarzanej procedury spływania w dół ciała. Jeśli czuję, że muszę się napinać, żeby moja uwaga pozostała z doznaniami, uwalniam to napięcie, pozwalam mu wyparować i powtarzam na nowo procedurę. Nie śpieszę się, nie muszę od razu widzieć wszystkiego klarownie. Klarowność widzenia nie zależy od mojej woli, tylko od samej uwagi, która niejako jest poza moją wolą. Także stwarzam optymalne warunki dla mojej uwagi do wsiąknięcia w ciało. Ale nie chcę jej do tego zmuszać. Delikatnie, naturalnie, bez wysiłku. Uwalniam napięcie z ciała. Rozluźniam umysł delikatnie. Uśmiecham się, stwarzając dobrą atmosferę przyzwolenia na to, żeby
twoja uwaga wsiąkła w ciało, w fizyczną obecność w przestrzeni. Z poczucia fizycznej obecności w przestrzeni coraz swobodniej wyparowuje wszelkie napięcie. Pozostaje tylko fizyczność objawiająca się swobodnie, bez wysiłku, bez potrzeby koncentracji w polu mojej uwagi. Uwaga, nasiąkając w ciało, wraca do swojego naturalnego środowiska. Jeśli akurat nie mamy nic do zrobienia w świecie przedmiotów, nie mamy żadnych problemów do rozwiązania, nie poddajemy uwagi ćwiczeniom wyobraźni, to naturalnie, swobodnie, nie podsycana pragnieniami, powraca ona do zdrowej, pełnej, uspokajającej obecności w ciele, w całym ciele. Nie tylko w punkcie, który znajduje się kilka centymetrów za oczyma i który, jak często nam się zdaje, jest naszym środkiem, centrum. Uwalniam napięcie z ciała, rozluźniam umysł, uśmiecham się. Moja uwaga swobodnie, sama z siebie, wspierana grawitacją, wspierana wewnętrzną potrzebą ciała, żeby nasiąknąć tą uwagą, płynnie i powoli schodzi raz za razem z czubka głowy do stóp. Poczucie obecności w przestrzeni rozkwita teraz w polu mojej uwagi. Uwalniam napięcie z ciała, rozluźniam umysł, uśmiecham się. Tyle razy, ile tylko chcę samo moje ciało. Pozwalam uwadze spływać z czubka głowy aż do stóp. A kiedy zakończę to, co można by nazwać formalną sesją medytacji, zachowam wciąż nawyk do tego, żeby w swobodny, naturalny, pozbawiony napięć sposób moja uwaga przebywała w moim ciele.